Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Chwilę później, w rozdziale 7 księgi proroka Izajasza, dzieją się od razu dramatyczne wydarzenia. Otóż dwóch królów, król izraelski i syryjski, zamierzają zdobyć Jeruzalem i osadzić na tronie Jerozolimy kogoś od siebie, swojego człowieka. Król izraelski, bo jesteśmy już oczywiście w czasie po podziale królestwa. A więc dwóch władców ciągnie na Jerozolimę, a król Achaz, król królestwa południowego, król w Jerozolimie, przygotowuje się do oblężenia. Wtedy to prorok Izajasz słyszy słowa: idź do górnej sadzawki, tam znajdziesz króla Achaza i powiesz mu to i to. No i oczywiście prorok tak też czyni. I tak zaczyna się najprawdopodobniej najważniejsza scena w całej księdze proroka Izajasza. Scena, która skończy się tą wielką mesjańską zapowiedzią, wielką bożonarodzeniową zapowiedzią właśnie, ale wszystko po kolei. Dwóch władców nadciąga król Achaz przy górnej sadzawce. Cóż on tam robi? Najprawdopodobniej planuje, jak to bronić tej górnej sadzawki. Jest ona bowiem absolutnie strategicznym miejscem, jeśli chodzi o obronę miasta. Jeśli wróg zdobędzie tą górną sadzawkę, może bardzo szybko miasto pozbawić wody. A więc król Achaz jest bez wątpienia zajęty właśnie albo umocnieniem, albo budowaniem jak na szybko jakiegoś muru, umacnianiem czegoś, albo zastanawianiem się, jak tam wojsko dokładnie porozstawiać. Czyli jest takim praktycznym człowiekiem, który załatwia ważne sprawy, naprawdę ważne sprawy, no bo jak kto skrewi, no to miasto może zostać zdobyte, nie tylko ludzie zginą, ale i on sam głowę może stracić. A więc to nie są wcale żadne drobnostki. No i przychodzi do niego mąż Boży. I czytamy jeszcze a propos nastawienia Achaza na tą wieść, że nadciąga tych dwóch władców, czytamy, że serce Achaza i jego dworu zadrżało jak drzewa poruszone wichrem. To jest ten piękny obraz niepokoju, strachu. Las, który zostaje nagle smagany takim mocnym wiatrem, jak te drzewa gną się i wydaje się, że się zaraz połamią. Tak w takim nastawieniu, w takim nastroju jest król Achaz i stara się szybko ponaprawiać, przygotować się tak, jak tylko może. Cóż prorok Izajasz ma Achazowi do powiedzenia? Przede wszystkim mówi do niego: nie lękaj się. To jest pierwsza kluczowa informacja. Te serca poruszone jak drzewa, poruszone wichrem. I prorok, mąż Boży, który mówi: nie lękaj się tych dwóch niedopałków, tych głowni dymiących, czyli czegoś niespełnionego, czegoś słabego, czegoś, wobec czego po prostu nie ma co się bać. Naturalnie rzecz biorąc, dwóch władców w porównaniu do Achaza to była dosyć duża siła. Natomiast oczywiście, gdy Pan Bóg mówi: nie lękaj się, no, zapowiada to, że on Achaza ma zamiar teraz jeszcze obronić. Achaz na początku nic nie odpowiada. Najprawdopodobniej, no możemy to sobie wyobrazić, tak? Jest zajęty ważnymi sprawami, tutaj przychodzi ten prorok. Achaz pobożny nie jest, jest raczej zabobonny. Najprawdopodobniej składa swojego syna w ofierze dla Molocha. Mamy to gdzieś zaznaczone w Piśmie Świętym. Także jest raczej bałwochwalcą niż mężobójcą, czy dzieciobójcą, niż człowiekiem pobożnym. No w każdym razie w tym momencie zajęty jest praktycznymi sprawami i ten mąż Boży, który przychodzi, najwyraźniej nie chce mu się po prostu z nim rozmawiać. Wtedy już Izajasz trochę zmienia ton. Dodaje: jeśli nie będziecie wierzyć, nie zdołacie się ostać. Prorok zwraca uwagę na to, co najważniejsze. Achaz jest zajęty zupełnie praktycznymi sprawami, myśli zupełnie po ludzku. Tutaj trzeba środki przedsięwziąć, trzeba zrobić, umocnić, przygotować. Prorok wskazuje na to, co najistotniejsze. Jeśli nie będziecie wierzyć, nie zdołacie się ostać. On wielokrotnie mówi do Achaza przez domu Dawida, mówiąc niejako do całego pokolenia.
Achaz najprawdopodobniej dalej milczy. Nie mamy przekazanych żadnych jego słów. I tutaj ta dobroć Boga idzie jeszcze dalej. Otóż Pan Bóg przejawia niewiarygodne miłosierdzie. Oferuje znak dla Achaza, oferuje cud. Izajasz mówi, najprawdopodobniej uniesiony taką prorocką wizją, bo raczej nie ośmieliłby się tak po prostu proponować tego z własnej inicjatywy, tylko tutaj Pan Bóg najprawdopodobniej go do tego popycha. Proś o znak. Proś o znak na niebie, w górze albo tutaj na ziemi. Czyli oferuje cud po to, żeby pokazać Achazowi, że on może, że Pan Bóg może go wyzwolić. Być może jest to dla Achaza ostatnia szansa w ogóle na jego nawrócenie. Być może mógł w tym momencie faktycznie uwierzyć. Mógł, gdyby poprosił, być może faktycznie mógłby ten cud zobaczyć. Być może historia potoczyłaby się wtedy trochę inaczej. Natomiast cóż Achaz odpowiada? Nie będę prosił i nie będę kusił Pana, odpowiada Achaz. Brzmi to tak pobożnie, ale ja nie będę kusił Pana Boga, bo po co to wystawiać Pana Boga na próbę, że ja tutaj potrzebuję jakiegoś znaku. Oczywiście on nie dlatego nie prosi, bo taką mocną ma wiarę i nie potrzebuje znaku, tylko dlatego nie prosi, bo jest mu to obojętne, bo tego nie potrzebuje, bo nie wierzy. Jest zajęty swoimi sprawami, ma 1000 innych ważnych ziemskich spraw i nie ma czasu, nie ma chęci, żeby zajmować się tym znakiem od Pana Boga. Już tutaj warto jest tak pomyśleć o nas. Często zachowujemy się trochę tak jak Achaz, to znaczy, gdy jesteśmy zajęci czymś naprawdę, jakimiś ważnymi sprawami, a ta obrona miasta to była ważna sprawa, to jak łatwo nam też przychodzi, żeby wtedy zapomnieć o Panu Bogu, żeby stwierdzić, że modlitwa to może poczekać. Przypominamy tutaj czasami przynajmniej w pewnym stopniu króla Achaza i to też warto mieć na uwadze i warto się tutaj dobrze pilnować. A więc nie wiara, a raczej brak wiary skłania Achaza do tych słów. Na co prorok najprawdopodobniej znowu uniesiony taką prorocką wizją ogłosi to, co ma do ogłoszenia. Najważniejsze zdanie w księdze proroka Izajasza 7:14. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. Już nie mówi do Achaza. Najprawdopodobniej Pan Bóg już milczy do niego. To znaczy, po takim wielkim znaku, przy jego nastawieniu, najprawdopodobniej on już nic nie usłyszy od proroka. Prorok kieruje swoje słowa do całego domu Dawida. Słuchajcie, domu Dawida, bo też proroctwo zupełnie nie będzie dotyczyło Achaza. Achaz nie zobaczy znaku, natomiast jak najbardziej dom Dawida ujrzy znak. Słuchajcie, domu Dawida, oto Pan sam da wam znak. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. Najważniejsza zapowiedź z całej księgi proroka Izajasza. Właśnie wtedy. Znowu jest to przykład tego, co widzieliśmy w poprzednim rozdziale. Będzie Izajasz głosił to, co najświętsze, to, co najwspanialsze, ale ku upadkowi. Doprowadzi to do upadku, do zatwardzenia serca. I tak dzieje się w tym momencie. Oferuje cud. Przynosi tą piękną nowinę. Nie bój się. Te dwa niedopałki. Nie lękaj się. Ale Achaz tylko swoje serce utwardzi, tylko utwierdzi je w grzechu i nawet w obliczu cudu, czy oferty cudu, nie ugnie się. I znowu, na to, słuchajcie domu Dawida, na to ten nastąpi spustoszenie, nastąpi zniszczenie. Achaz teraz zdoła się oprzeć, ale los królestwa judzkiego jest już przesądzony. To królestwo również upadnie. Ale znowu, drzewo zostanie ścięte po to, aby była ta odrość. I tutaj ten prorok wskazuje już, że będzie ta odrość i że będzie ona czymś absolutnie wyjątkowym. Ta dziewica, która pocznie syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Ten Emmanuel, prawdziwy Emmanuel, Bóg z nami. To imię można by rozumieć tak analogicznie, na zasadzie po prostu tak wychwalamy Boga, który jest z nami. Ale oczywiście w tym przypadku to będzie dosłownie ten Emmanuel, to będzie naprawdę Bóg z nami. I oczywiście dla Achaza
Machas, no to już nic dla niego nie znaczy. Coś tam ten prorok, wiadomo jak to prorok, coś sobie gada. No i to nie ma znaczenia, on wraca do swoich zajęć. I dla wielu pokoleń później Żydów też te słowa niewiele mają znaczenia. Oni nie rozumieją, co to ma znaczyć, kimże ma być ten Emanuel, jakaż to dziewica ma począć i porodzić syna. To jest dla nich zupełnie nieczytelne, o co w tym chodzi. I dopiero oczywiście wyjaśni się to wszystko w Nowym Testamencie. Gdy rozważamy tą kluczową, najważniejszą scenę, to zwróćmy uwagę przede wszystkim najpierw na ten strach, na strach króla Achaza. Ten, który jest bezbożny, faktycznie ma czego się lękać. Natomiast ten, kto słucha tego proroka, może zaznać tego Bożego pokoju. Jeśli nie uwierzycie, nie zdołacie się ostać, mówi prorok Izajasz do króla Achaza. I możemy stąd wyciągnąć również bardzo optymistyczną lekcję, pomimo tego, że jest to bardzo negatywne zdanie tak naprawdę, bo odwrotnie, jeśli uwierzycie, to jak najbardziej zdołacie się ostać, jak najbardziej można to zdanie w ten sposób odwrócić. Jeśli uwierzycie, zdołacie się ostać, cokolwiek by się nie stało. I gdy teraz widzimy, spójrzmy przez chwilę na tą piękną, wielką wizję tej dziewicy, która pocznie i porodzi syna. No to jest ta odrośl, to jest ta nowa gałązka, która wyjdzie z tego ściętego pnia. Tutaj mamy już tą zapowiedź tego, co najważniejsze, tego, co będziemy za chwilę świętowali. Po to prorok Izajasz najprawdopodobniej zostaje powołany, aby właśnie te wielkie rzeczy zapowiedzieć za chwilę. W rozdziale 8 i 9 będzie dokładnie to samo. Oto maleńki nam się narodził, syn został nam dany, a imię jego Bóg Mocny. To piękne zestawienie, ten maleńki, ten syn, a jednocześnie Bóg Mocny. To zestawienie, które później będzie brzmiało wielokrotnie, najprawdopodobniej w naszym kościele, gdy organista będzie grał, a lud będzie pomożnie śpiewał kolędy. Bóg się urodzi, moc truchleje. To jest ta sama myśl, zestawianie tej mocy i kruchości. To jest tutaj już u proroka Izajasza. Oto maleńki nam się narodził, syn został nam dany, a imię jego Bóg Mocny. I to połączenie. W Starym Testamencie to połączenie jest czymś nieznanym. Tak? W Starym Testamencie Bóg jest tym Bogiem zastępów, tym Bogiem wielkim, tym Panem, który rządzi i króluje. Teraz, po ścięciu tego drzewa Izraela, gdy Stary Testament dobiegnie końca, wypełni się w Nowym Testamencie, tak należy precyzyjnie powiedzieć, wtedy Bóg będzie tym Bogiem bliskim, Bogiem z nami, Bogiem mocnym jednocześnie, tak, tym, który będzie sędzią, tak, ale jednocześnie wciąż, czy nie wciąż, ale jednocześnie będzie tym Bogiem bliskim. My, z racji, że już mamy pełnię Bożego objawienia, możemy spojrzeć jeszcze dalej. Możemy wyjść poza Stary Testament w tym momencie i spojrzeć na Księgę Apokalipsy, która pokazuje nam niejako to samo, ale już z zupełnie innej perspektywy. W 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, gdy ukazuje się ten wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Niewiasta jest brzemienna. Inny znak na niebie, smok, który ognisty, który zmiata o swoim ogonem trzecią część gwiazd z nieba, staje przed tą niewiastą, aby pożreć jej dziecię. I niewiasta rodzi syna, który będzie pasł narody rózgą żelazną. To jest dokładnie to samo. Ten maleńki, który został nam dany, a imię jego Bóg Mocny. To dzieciątko, które się narodziło w Księdze Apokalipsy, a będzie rządzić tymi narodami rózgą żelazną. Znamy, myślę, że tą scenę, mam nadzieję, z Księgi Apokalipsy bardzo dobrze. Dziecię, smok próbuje pożreć dziecię, oczywiście nie może. Próbuje dosięgnąć niewiasty, oczywiście nie może dosięgnąć niewiasty i wtedy zbała gniewem i idzie walczyć z resztą jej potomstwa, czyli z nami. I tu wracamy do księgi proroka Izajasza. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Przypomnę tutaj słowa księdza Schreibera a propos tego, to ma naprawdę
głębokie znaczenie w tym kontekście. Myślę, że pamiętamy, ci z nas, którzy już tutaj byli w tym czasie, gdy ksiądz Schreiber, obecny rektor naszego seminarium w Salzkofen, mówił do nas a propos szkół wychowania młodzieży. Wspomniał o tym wcześniej też w rozmowie prywatnej, mi o tym opowiadał, że doświadczenie, wieloletnie doświadczenie szkolne pokazało mu, że nawet jak się człowieka ukształtuje dobrze, nawet jak on ma wiedzę i nawet wyrobione dobre nawyki, czyli wydaje się być człowiekiem gotowym na wszystko, w sensie takim, tak, prawie że człowiekiem doskonałym, jeśli nie uda się skłonić go, stworzyć, wyrobić w nim żywej więzi z Panem Jezusem, to doświadczenie uczy, że gdy przyjdą później kryzysy, to ten człowiek od wiary odpadnie. W ten czy w inny sposób, na sposób właśnie bezpośredni od wiary, czy w jakieś grzechy przeciwko, jakieś problemy moralne, że doświadczenie pokazuje, że to jest kluczowe, że to jest najważniejszy punkt, wyrobienie tej żywej relacji z Panem Jezusem. A więc nie obrona sadzawki górnej pomoże, jest strategiczna, jest najważniejsza w tej walce o tą Jerozolimę, ale ta wiara, jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeśli uwierzycie, ostaniecie się. To jest oczywiście banalna nauka, ale wciąż na nowo musimy o tym sobie przypominać. Że i w tym naszym zwykłym, codziennym apostolacie jest wiele ważnych rzeczy i trzeba ogarnąć wiele różnych rzeczy, dobrze zaplanować i praca wychowawcza i konkretne zasady, to wszystko ma swoje znaczenie i wszystkiego trzeba pilnować, tak, ale przede wszystkim trzeba prowadzić innych i siebie samego, dbać o swoje własne zjednoczenie z Panem Jezusem i prowadzić innych do tej jedności, do tego zjednoczenia. To jest to unum necessarium. To jest to jedno konieczne, o którym Pan Jezus mówi do Marii i Marty. To trwanie przy Nim, u stóp Pana Jezusa, słuchanie, wchłanianie tego Jego słowa. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Przede wszystkim właśnie dlatego, że ten smok z Księgi Apokalipsy, ten znak na niebie, gdy on schodzi na ziemię, no to schodzi po to, aby walczyć tutaj z resztą potomstwa naszej matki. Schodzi, aby walczyć, a więc nieprzyjaciel jako lew ryczący krąży, patrząc, kogo by pożreć. I dlatego przede wszystkim potrzebujemy tego zjednoczenia, aby opierać się w tej walce, aby żyć tym życiem nadprzyrodzonym, aby nie ulec w tej walce, bo ten świat nie jest takim neutralnym miejscem, że jak człowiek jako tako się ustawi, to będzie dobrze. To jest nieustanna walka i dlatego potrzebujemy przede wszystkim tej Bożej łaski zjednoczenia z Panem Jezusem. Teraz w trakcie tego dnia skupienia prośmy przede wszystkim Najświętszą Maryję Pannę, patrzmy na nią właśnie jako na ten wielki znak na niebie, tą niewiastę, która ma porodzić syna, bo to jest ten moment, tak? Jesteśmy liturgicznie właśnie w tym momencie, kiedy ta niewiasta zaraz ma porodzić syna i to jest ten piękny moment, kiedy możemy w sposób szczególny w naszej modlitwie stawiać się właśnie przed nią, która jest brzemienna, kiedy możemy adorować Pana naszego Jezusa Chrystusa w sposób szczególny, obecnego w jej łonie, kiedy możemy Jego tam adorować, jednocześnie ją przecież uwielbiać w ten sposób, kiedy możemy prosić ją w sposób szczególny, żeby ona i nas formowała. Oczywiście, że zawsze można w ten sposób prosić, natomiast nie przez przypadek Kościół stworzył ten cykl świąt. Nie przez przypadek mamy ten porządek i te święta mają swoje znaczenie i w sposób szczególny te łaski są przypisane, konkretne łaski do konkretnych świąt. I teraz wykorzystajmy ten czas, który mamy, naprawdę doceńmy to, że mamy ten dzień skupienia. Nie zmarnujmy tych chwil ciszy, skupienia. Stawmy się przed Najświętszą Marią Panną. Adorujmy to Boże Dzieciątko, które zaraz ma się narodzić. Prośmy, żeby ona nas formowała, żeby ona nas kształtowała, żebyśmy my uwierzyli i żebyśmy my się ostali. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.